Open the door, I believe that my heart will go on. Witajcie. Żartuję, nie słuchałem akurat tej piosenki, ale to nie zmienia faktu, że to dobry kawałek. Ale bas! I wcale nie chodzi o to, że jest pierdolnięcie. Po prostu jakość tego uderzenia jest niesamowita. No tego się nie spodziewałem. Oppo Enco X. Zapraszam do materiału. Wybierając słuchawki jakieś lepsze, powiedzmy do około 1000 zł, każdy z nas pomyśli raczej o Sony, AirPodsy od Apple'a, może coś od Samsunga. A powiem wam, że jest na rynku jeszcze jeden gracz, który ostatnio bardzo mocno rośnie w siłę i jest to właśnie Oppo. Trzeba przyznać, że Xiaomi, Oppo i kilka mniejszych chińskich firm bardzo dzielnie starają się powalczyć o klientów, których stracił Huawei. Chińskie marki nie zwalniają tempa i z każdą następną generacją, czy to telefonów, czy słuchawek, ich produkty są coraz lepsze. W ostatnim czasie, oprócz oczywiście Xiaomi, bardzo mocno rozpycha się również marka Oppo. Najwyższy model ich słuchawek, czyli Enco X, to bezprzewodowe słuchawki douszne, które powstały dzięki współpracy Oppo z marką Dynaudio. Nie wiem konkretnie, jaki udział Dynaudio miało w tworzeniu tych słuchawek, ale trzeba przyznać, że ta współpraca wyszła im na dobre. Do słuchawek producent dołączył także 3 zestawy nakładek o różnych rozmiarach, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o etui, chwytając je do ręki, od razu mamy wrażenie, że obcujemy z produktem nieco wyższej klasy. Całość sprawia bardzo dobre wrażenie, wszystko dokładnie spasowane, etui wykonane z białego, połyskującego plastiku ze srebrną obwódką. Klapka działa bardzo dobrze, słuchawki bez większych problemów się wyciąga. Na prawym boku znajduje się przycisk multimedialny, który służy m.in. do pierwszego parowania słuchawek z innymi urządzeniami lub szybkiego przełączania się między maksymalnie 2 sprzętami. Z przodu widoczna jest delikatna dioda powiadomień, która swoim kolorem symbolizuje stan naładowania baterii. Same słuchawki wykonane są z tego samego plastiku co etui. Wyglądem przypominają trochę AirPods Pro od Apple. Słuchawki ogólnie są dobrze wyprofilowane, solidnie trzymają się w uszach, ani razu podczas biegania czy jeżdżenia na rolkach nie wypadały mi z uszu. Muszę jednak zaznaczyć fakt, że po 30 minutach czułem lekki ucisk i dyskomfort. Słuchawki testowały razem ze mną 2 osoby z rodziny i oni nie mieli takiego problemu. Słuchawki ich nie uwierały, mało tego, mówili, że to najwygodniejsze słuchawki, jakie przyszło im testować. Więc wniosek z tego taki, że moje uszka są bardzo delikatne. Oppo Enco X umożliwiają oczywiście sterowanie za pomocą dotyku. Dodatkowo działanie poszczególnych gestów można zmienić z poziomu dedykowanej aplikacji Hey Melody. Można więc dostosować obsługę pod własne preferencje. Rozpoznawanie gestów działa dość dobrze, pod tym względem nie mam się do czego przyczepić. W aplikacji oprócz zmiany działania gestów sprawdzić można stan dopasowania wielkości gumek do uszu oraz ustawić stopień redukcji szumu. Jest również korektor dźwięku, chociaż w sumie ciężko to nazwać korektorem. Jeśli chodzi o aktywną redukcję szumów otoczenia, działa ona całkiem nieźle. Są różne stopnie tej redukcji, tryb maksymalnej redukcji, tryb o zmniejszonej skuteczności, tryb przepuszczania wybranych dźwięków, możemy więc rozmawiać i słuchać muzyki bez wyciągania słuchawek z uszu oraz brak redukcji hałasu. ANC, które tutaj mamy, może nie jest najbardziej skuteczną redukcją, z jaką do tej pory się spotkałem, ale trzeba przyznać, że jak na tak małe słuchawki jest dobrze. Hałas ulicy czy inne niepożądane dźwięki są w znacznym stopniu niwelowane, dzięki czemu większość użytkowników powinna być zadowolona. Szkoda jedynie, że słuchawki nie informują nas, z którego trybu redukcji aktualnie korzystamy. Możemy jedynie to sprawdzić w aplikacji. Słuchawki obsługują Bluetootha w wersji 5.2. Pierwsze parowanie jest bardzo proste, później wystarczy otworzyć klapkę etui i wyciągnąć słuchawki, by automatycznie połączyły się z zapamiętanym urządzeniem. Ani razu nie doświadczyłem problemu z łącznością czy zakłóceniami. Nie zauważyłem również żadnych opóźnień dźwięku względem obrazu. Jeśli chodzi o baterię, to podeklaruję, że słuchawki bez włączonej redukcji szumów oferują nawet do 25 godzin działania, bez konieczności podłączania etui do prądu. Same pchełki mogą natomiast funkcjonować bez etui przez około 5 godzin. Słuchawki ładują się w etui około 1,5 godziny, a same etui około 2 godzin. Etui można naładować za pomocą kabla USB-C, ale trzeba zaznaczyć, że obsługuje również ładowanie bezprzewodowe. Przejdźmy do tego, co najważniejsze w słuchawkach, czyli do jakości dźwięku. I tutaj muszę powiedzieć, że jest naprawdę świetny. Tego naprawdę się nie spodziewałem. Enco X to bardzo przemyślana konstrukcja.
Mamy tutaj dwa przetworniki, jeden z nich odpowiedzialny jest za tony wysokie, drugi za średnie i niskie. Na duże słowa uznania zasługują basy. Są bardzo dobrze dostrojone, nie są zbyt nachalne, nie męczą ucha, idealnie trafiają w punkt. Schodzą bardzo nisko i wtedy, kiedy trzeba, potrafią naprawdę konkretnie uderzyć. Poza tym jest to uderzenie dosyć aksamitne, bym powiedział. Ciepłe i przyjemne dla ucha, ale konkretne. Średnica jest dosyć neutralna, z nieco cieplejszą barwą. Wysokie tony nie wychodzą przed szereg, są łagodne, nie wbijają szpilek w uszy, jednak cały czas pozostają słyszalne. Nie słychać, żeby dźwięk był stłumiony, a wręcz przeciwnie, scena jest dosyć szeroka. Całościowo to naprawdę kawał porządnego brzmienia. Słuchawki praktycznie bez wad. Dźwięk klarowny, zrównoważony, a zarazem energiczny, szczegółowy i z mięsistym basem. Jeśli chodzi o rozmowy głosowe, to również nie mam zarzutów. Dźwięk jest czysty i wyraźny, druga strona również nie narzekała na mój głos. Słuchawki Oppo Enco X zachwyciły mnie niemal pod każdym względem. Czy to słuchawki idealne? Prawie. Mamy tutaj to, co najważniejsze, czyli znakomita jakość dźwięku, do tego wytrzymała bateria, aktywna redukcja szumów i dobre sterowanie. Co do minusów, dodałbym jedynie brak bardziej rozbudowanego korektora w aplikacji. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę. Słuchawki obsługują kodeki SBC, AAC i LHDC. Jednak z tego ostatniego skorzystamy jedynie parując słuchawki z najwyższymi modelami telefonów Oppo. A posiadacze smartfonów innych marek muszą obejść się smakiem. Jednak nie zmienia to faktu, że słuchawki i tak brzmią świetnie. I są warte swojej ceny, która początkowo wynosiła niecałe 800 zł, ale teraz na promocji można już je wyrwać za niecałe 600. Także w tej cenie warto. Mimo, że to i tak nie jest mała kwota, ale uwierzcie mi, są warte tych 600.